Dobra, czyli to jest idealny kadr. Cześć! Adam Łukowski, witam Was na kanale MBSM.pl. A dzisiaj temat trochę odmienny od tych, które poruszamy zazwyczaj na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o alkoholu. Ale nie, spokojnie, nie będę Was namawiał do picia. Porozmawiamy raczej o tym, jak ów alkohol spożywać rozsądnie. No bo wiecie, wszystko jest dla ludzi. Zdarza się niektórym z nas czasem wypić. I zdarza się również, że czasem musimy na zajutrz prowadzić jakiś pojazd. No i teraz, jak zrobić to bezpiecznie? No po prostu trzeba sobie kupić alkomat. O, na przykład taki. Ja teraz spróbuję przybliżyć Wam ten temat, temat tych urządzeń. Nie będę się silił na jakieś przeglądy rynku. Ot, pokażę Wam urządzenia produkowane przez brytyjską firmę Alcosense, która to użyczyła mi ich i która opowiedziała mi o nich trochę, tak, abym wiedział więcej i teraz mógł Wam to wszystko przekazać. Warto wspomnieć kilka słów na temat producenta. Alcosense to firma brytyjska, istniejąca od 2005 roku i będąca liderem brytyjskiego rynku. Może i teraz polskiego też, zobaczymy. Produkty zebrały sporo nagród, sporo wyróżnień medialnych, którymi firma ochoczo się chwali. Wymieńmy tu choćby nagrodę Red Dot za stylizację, za design produktów, ale też są to alkomaty, które rekomenduje rządowe Centrum Profilaktyki Alkoholowej Wielkiej Brytanii. Także urządzenia zebrały sporo wyróżnień i zebrały pochlebne opinie. Czy rzeczywiście są aż tak rewelacyjne? No zobaczmy. Alcosense proponuje trzy modele alkomatów. Jak widzicie, z wyglądu są w zasadzie identyczne. Różnią się co najwyżej kolorem obudowy. Ale technicznie jednak trochę się różnią. No i różnią się ceną. Najtańszy model, ten, kosztuje 549 zł. Kolejny, z dopiskiem Pro, to już wydatek niecałych 800 zł. No i najdroższy model Ultra za niecały 1000 zł. Cóż takiego fajnego jest w alkomatach od Alcosense? Ano, moi drodzy, to, że wykorzystują one właściwie takie same czujniki, jakie są wykorzystywane w alkomatach policyjnych, elektrochemiczne. Czujniki w tych modelach różnią się tak na dobrą sprawę jedynie wielkością. To trochę tak jak z matrycami aparatu fotograficznych. Wiadomo, im większa powierzchnia czujnika, tym lepiej. Przy czym modele Excel i Pro to po prostu mają nieco zmniejszone, ale równie dokładne wersje czujników policyjnych. Natomiast model Ultra ma dokładnie taki sam czujnik, jak znajdziecie w policyjnym alkomacie. Na dobrą sprawę, dla użytkownika rozmiar czujnika nie ma aż tak ogromnego znaczenia, bo pewność pomiaru w tych alkomatach jest podobna. One nigdy nie pokażą mniej, najwyżej pokażą minimalnie więcej niż faktycznie wydychacie. Po to, żeby zabezpieczyć Was przed przykrymi niespodziankami. Na rynku są alkomaty, które dopuszczają tolerancję zarówno na plus, jak i na minus. Te mogą tylko dodać. Na pewno nie ujmą Wam zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i nie narażą na spotkanie z policją, kiedy alkomat pokazał Wam na przykład 0,19, a Wy macie 0,21. Z tymi to nie przejdzie, natomiast jeżeli chcecie mieć super dokładny pomiar, no to musicie się zdecydować na ten model Ultra z największym sensorem, bo tutaj tolerancja jest plus 0,07 promila. Te pozostałe modele mogą zawyżyć o 0,15 promila, czyli nieco więcej, ale tak jak podkreślam, nie zaniżą na pewno. I o to chodzi. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale w różnych krajach pomiar alkoholu w wydychanym powietrzu odbywa się według różnych algorytmów. I sposób, w jaki mierzymy zawartość w Polsce, może się różnić od tego, w jaki sposób jest to mierzone w Niemczech, czy we Francji, czy w innym dowolnym kraju. I teraz, z tymi alkomatami nie ma problemu, bo można je przestawić na sposób pomiaru w danym kraju. Procedura jest prosta. Po prostu wybieramy z menu odpowiednią pozycję w ustawieniach, definiujemy, w którym kraju się znajdujemy i alkomat automatycznie przełączy się na ich sposób pomiaru. Jedynie
w tym najtańszym modelu w Excelu trzeba tą wartość wprowadzić ręcznie, no i niestety musimy sobie ją poszukać w internecie. W pozostałych modelach mamy już to predefiniowane w menu, nie musimy niczego stawiać, wystarczy wybranie kraju. A co się dzieje, kiedy te normy w którymś kraju się zmienią? Producent zachęca do aktualizacji. W tych urządzeniach możemy zaktualizować oprogramowanie. Jest normalny wtyk micro USB. Producent oferuje oprogramowanie dla komputera. No i oczywiście producent też zachęca do zaglądania na stronę, czy nie pojawiła się aktualizacja, bo może ona zawierać nie tylko nowe normy dla danych krajów, ale może również po prostu wprowadzać jakieś dodatkowe nowości czy usprawnienia w oprogramowaniu. Może powiecie, że stylizacja w przypadku alkomatów nie ma znaczenia. Trochę jednak ma. No to są całkiem zgrabne. Nie różnią się specjalnie wyglądem poza kolorystyką obudowy, ale fajnie się z nich korzysta. One są dobrze dopasowane do dłoni. Prosto rozwiązane zasilanie, 3 bateryki AAA, czyli 3 popularne małe paluszki. Całe poruszanie się po menu powierzono 3 dużym przyciskom. Wygodne, łatwo w nie trafić, nawet jak jesteśmy już, powiedzmy, trochę znieczuleni lub po prostu zwyczajnie niezręczni. Pomyślano o nawet takim praktycznym detalu, jak podświetlenie otworku, w którym mocujemy ustnik. A ustnik, spójrzcie, jak włożymy, jest lekko nachylony, po to, abyśmy wygodnie trzymając urządzenie mogli włożyć ustnik do ust i dmuchać. Takie detale tworzą jakby spójną, fajną całość i urządzenie po prostu sprawia wrażenie dobrze przemyślanego, dobrze zaprojektowanego. Wydaje się, że interfejs użytkownika też niekoniecznie jest ważny w przypadku alkomatu. A jednak tutaj producent tych alkomatów przekonuje, że warto przyłożyć się i stworzyć sensowne menu. No i takie tu stworzono. Jak widzicie, oczywiście jest przetłumaczone na polski i tak naprawdę jest bardzo proste i krótkie. Nawigujemy 3 przyciskami, żadnych niespodzianek tu w zasadzie nie ma. Wszystko jest dobrze przetłumaczone, dobrze dopracowane. Podczas użytkowania tych urządzeń zwróciłem jednak uwagę na kilka detali, które ja osobiście chętnie bym w nich poprawił. Przede wszystkim, jak widzicie, szkło chroniące wyświetlacz, no trochę się rysuje. Kiedy nosimy alkomat w kieszeni, kiedy trzymamy go w biurku, czy w samochodzie, w schowku, to to szkiełko może się porysować, no i niestety urządzenie trochę straci na wyglądzie. Niestety pokrowiec, producent nie wiem dlaczego, dodaje tylko do tego najdroższego modelu. Moim zdaniem powinien dodawać do wszystkich, bo taki pokrowiec to przecież są grosze. Powiecie może, że się trochę czepiam. No ale to czegoś musiałem się przyczepić, ale poza tymi detalami, o jakich wspomniałem, w zasadzie większych zastrzeżeń do tych urządzeń nie mam. No i najważniejsze, czy tym alkomatom rzeczywiście można ufać? Wiecie co to jest? To jest wydruk z policyjnego alkomatu, takiego profesjonalnego, za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takiego, jakie stoją w komisariatach, taki z dużą rurą, w którą się dmucha, urządzenie mierzy i drukuje pot. Zrobiliśmy próbę. Mieliśmy specjalnie przygotowaną taką laboratoryjną próbkę powietrza z zawartością alkoholu. To było spreparowane w ten sposób, żeby za każdym razem dawało ten sam wynik. Powinno dawać ten sam wynik, żeby ta próbka, która wychodzi z tego naszego urządzenia symulującego oddech ludzki, była zawsze jednakowa. Była ustalona z góry. Trzymana była jednakowo dla wszystkich urządzeń. I wiecie co? Ten policyjny alkomat wykazał 22,8. A te urządzenia, już Wam mówię, mam tu zapisane, musicie mi niestety uwierzyć na słowo. Najtańszy Excel, 22,3. Model Pro, 22,5 i model Ultra, 22,6. No jak widzimy, ten policyjny pokazał minimalnie więcej, ale to jest, moi drodzy, miejsce już po przecinku, które w zasadzie w normalnym życiu nie ma znaczenia. Co jest ważne, te wyniki są bardzo zbliżone, bo tak naprawdę przy kontroli policjant powiedziałby po prostu, że macie 0,22. Przy dokonywaniu pomiarów ważne są warunki, w jakich to robimy. Nie może być zbyt zimno, nie może być zbyt ciepło. Nie możemy dokonywać pomiarów zbyt wcześnie po spożyciu alkoholu. Trzeba przynajmniej te pół godzinki odczekać i dopiero dmuchać w alkomat. Ale jak to wszystko spamiętać? W przypadku Alkosens nie musimy o tym pamiętać, bo
Przy pierwszym uruchomieniu alkomat wyświetla nam odpowiednie pouczenia, jak długo powinniśmy odczekać po spożyciu przed pomiarem i ewentualnie, jeżeli temperatura wokół będzie zbyt niska lub zbyt wysoka, również pokaże nam odpowiednie ostrzeżenie. Wiele z tych rozwiązań występuje wyłącznie w alkomatach AlkoSens, bo to oni je wymyślili i oni mają na nie patenty. Aby pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu był wiarygodny, próbka tego powietrza musi mieć odpowiednią objętość i musi być wdmuchnięta z odpowiednią siłą. Dwa droższe modele, czyli Ultra oraz Pro, są wyposażone w asystenta pomiaru. Asystent to po prostu dwa wyświetlane na ekranie paski postępu. Kiedy wszystko jest w porządku, paski są zielone i po prostu przesuwają się w prawą stronę, tak jak każdy inny pasek postępu. Kiedy dmuchniemy zbyt słabo lub zbyt mocno lub zbyt krótko, paski staną się czerwone. Jeden pasek pokazuje nam, z jaką siłą dmuchać, a drugi pasek po prostu pokazuje czas dmuchnięcia, czyli jak długo jeszcze mamy dmuchać. Dzięki temu asystentowi pomiaru wiemy, co zrobiliśmy źle i to jest też kolejna jego zaleta. Nie musimy zgadywać, czy dmuchaliśmy za krótko, czy za słabo, czy za mocno. Urządzenie nam to podpowie, czego nie zrobią konkurencyjne modele, które po prostu wyświetlą błąd pomiaru i tyle. Tu jeszcze jest jedna ważna funkcja, o której też trzeba pamiętać w przypadku każdego alkomatu, nie tylko AlkoSens. Kalibracja. Alkomaty, moi drodzy, trzeba co pewien czas kalibrować. W przypadku AlkoSens nie musicie zgadywać, kiedy to zrobić. Urządzenie pokaże Wam to na wyświetlaczu. Datę następnej kalibracji widzimy przy każdym uruchomieniu na wyświetlaczu, a gdy ona już będzie się zbliżać, wyświetli się jeszcze dodatkowy osobny komunikat. W przypadku AlkoSens kalibracja jest konieczna mniej więcej co roku. Niestety, aby jej dokonać, urządzenie musimy wysłać do producenta. Na szczęście wszystko odbywa się w trybie door-to-door, czyli przychodzi kurier, zabiera sprzęt i jedzie. Usługa taka kosztuje 100 zł. Kolejnym detalem, który może wyróżnić alkomaty AlkoSens na tle konkurencji, jest wskaźnik przeciążenia czujnika. W momencie, kiedy skierujemy na czujnik zbyt dużą dawkę alkoholu w wydychanym powietrzu, czujnik przestaje działać prawidłowo. Niektóre alkomaty w ogóle nam o tym nie mówią, nie informują nas, tylko później wyświetlają błędne pomiary. AlkoSens zrobi inny numer. Nie pokaże błędnego pomiaru, a co najwyżej zablokuje się na kilka godzin, po to by czujnik, nazwijmy to, doszedł do siebie. I nawet tak prostą rzecz, jak właśnie ten interfejs wspomagający nas przy pomiarze, zaprojektowano tutaj z głową, z pomyślunkiem. Zrobiono to tak, że kiedy trzymamy alkomat blisko twarzy, kiedy dmuchamy, no jak widzimy, ten ustnik jest dość krótki, to mimo to te paski na ekranie pozostają dla nas widoczne. Widzimy je trochę nieostro, ale widzimy te paski i to jest najważniejsze. Mamy pełen komunikat od urządzenia, czy już możemy skończyć dmuchać i czy dmuchamy z odpowiednią siłą. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i w zasadzie nie mam pomysłu, czy można byłoby je jeszcze ulepszyć. Myślę, że to jest już chyba wszystko, co dało się w tej materii osiągnąć. Ale najlepszy jest sposób prezentacji pomiaru. Ekran po prostu przybiera odpowiedni kolor. Zielony, żółty, wtedy kiedy jesteśmy trochę pod wpływem, ale w zasadzie możemy jechać byle ostrożnie. I czerwony, kiedy absolutnie nie powinniśmy wsiadać za kółko i w ogóle zbliżać się do samochodu. To jest o tyle fajne, że no cóż, ktoś może zapomnieć okularów i nie móc odczytać tych w sumie dość dużych, ale jednak cyferek wyświetlanych na ekranie. Możemy po prostu już być, powiedzmy wprost, w takim stanie, że już cyferek nie jesteśmy w stanie ani zinterpretować, ani ich odróżnić, ale nadal jeszcze rozróżniamy kolory. No i wtedy to pomaga. Po prostu nawet z daleka intuicyjnie zorientujemy się, czy możemy jechać, czy nie. No ale cóż, zdarzyło się. Przekroczyliśmy. I co teraz? Jak długo czekać? Z modelem Ultra i Pro nie musimy się zastanawiać. Te dwa modele wyposażono w taką dodatkową funkcję, która przewiduje, estymuje czas naszego trzeźwienia na podstawie tego, ile wydmuchaliśmy. Oczywiście jest to wynik mocno przybliżony, ale jednak daje nam jakąś orientację, czy będziemy trzeźwieć godzinę, czy dwie, czy może 10 godzin.
czego nikomu nie życzę, ale może tak być. Dodatkowo funkcję tę możemy wspomóc budzikiem. Po prostu alkomat zacznie dzwonić, czyli możemy na przykład spokojnie się zdrzemnąć i trzeźwieć. Alkomat nas budzi na czas, wtedy bierzemy, mierzymy kolejny raz i albo jeszcze trochę czekamy, albo już jest wszystko w porządku i możemy jechać. Dla wielu użytkowników kluczową sprawą może być możliwość zapamiętywania pomiarów. Najtańszy model pozwoli zapamiętać do 24 pomiarów. Te droższe do 128 prób, przy czym tylko Ultra ma możliwość eksportu wyników do komputera, do arkusza Excel. Czyli jeżeli chcemy w pracy, w firmie kontrolować pracowników alkomatem i zapisywać wyniki, raczej musimy zdecydować się na Ultrę. Gdybyście pytali mnie o mojego faworyta z gamy AlcoSense, wybrałbym model Pro, ten środkowy. Dlaczego? Po pierwsze, oferuje to, co ma nawet ten najtańszy model, czyli precyzyjny pomiar i fajne, intuicyjne menu. Ale dodatkowo szacuje również przybliżony czas trzeźwienia i ma tego asystenta przy dokonywaniu pomiaru, czyli Blow Coach. Oprócz tego zapamiętuje więcej wyników, a sprawdzi się również w podróżach, ponieważ nie musimy ręcznie wprowadzać różnych limitów w różnych krajach. Wystarczy, że wybierzemy kraj z listy. W przypadku najtańszego modelu, przypominam, musimy to zrobić niestety z palucha, wprowadzić te dane ręcznie. Jeżeli chodzi o dokładność pomiarów i wiarygodność, to urządzenia te reprezentują jednakowy, równy poziom, o którym już Wam opowiedziałem. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, które uzasadniają, te wspomniane przeze mnie różnice w cenach. Także wiecie już całkiem sporo na temat alkomatów i na temat tych konkretnie urządzeń firmy AlcoSense. Ale to nie jest tak, że ja rekomenduję i polecam Wam tylko te modele. Po prostu nagrałem ten film po to, abyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę, wybierając alkomat. A te akurat są dosyć fajne, bo poza tym, że robią to, co powinny robić, czyli mierzą zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, to jeszcze do tego są bardzo proste, wygodne w obsłudze, co jest bardzo ważne, jak już wiemy. No i do tego całkiem fajnie wyglądają. Najważniejszym przesłaniem tego filmu niech jednak pozostanie to, że warto mieć alkomat, warto go używać dla własnego i innych bezpieczeństwa i wybierając alkomat warto zdecydować się na taki, którego pomiary można uznać za wiarygodne. I na tym kończymy nasze krótkie spotkanie z tematyką alkomatów. Zapraszam naturalnie na kolejne filmy, zapraszam do subskrypcji. No i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję za oglądanie. Cześć.